Witam, witam Was. Oto z taką przestrogą. Na pewno większość moich widzów jest bardzo inteligentna i nie musi tego wiedzieć. Mi chodzi o tych widzów, którym się to może wyświetli i nie mają o tym pojęcia lub po samym wyszukiwaniu odnajdą to. Więc, ale dlaczego? Dlatego, no bo niestety ostatnio na pewnej grupie się dowiedziałem, że kierowca, no może akurat to nie było z Polski, ale kierowca zawodowy sobie poszedł spać. No nie wiem, czy miał tam wywasto, czy nie, ale poszedł sobie spać z odpalonym gazowym jakimś piecykiem, takim małym. Coś na zasadzie tego. To też skutecznie może ogrzać, ale nie idźmy spać, kiedy taki piecyk jest włączony. I to w dodatku, ja bym się nawet bał w mieszkaniu takie coś zostawić, a gdzie tu w samochodzie, który ma ograniczony dostęp w ogóle powietrza, i poszedł spać z włączonym takim płomieniem. On się bardziej może tak tlił, ten ogień, ale jednak cały czas. No nie, tak nie można. Zrobi nam tutaj po prostu taką próżnię, że nie przeżyjemy tego. No, nie będziemy mieli tlenu do oddychania. Wszystko nam ten ogień spali i tyle z tego będzie. Nawet dłuższe przesiadywanie w tym na jakimś normalnym kontakcie już jest niebezpieczne. Ja już otworzę drzwi, bo ja już czuję na głowie ciepło i chcę zapobiegać niż leczyć. Nie można iść spać z włączonym piecykiem takim, na pewno każdy kierowca posiada takie coś. Nie róbcie tego, nie włączajcie go, żeby wam było cieplej. Nie wiem, niech wam pracodawca załatwi normalne dewasto, czy jakiś dodatkowy akumulator do tego, jak jest zimno, ale nie takie coś, bo to się skończy tragicznie. Nie możemy czegoś takiego używać w samochodzie, który jest zamknięty, ma ograniczony przepływ powietrza i w ogóle zrobi się z tego klatka śmierci, że tak powiem. Także no, to tyle. No, uważajcie tam na siebie szerokości. No i pozdrowionka dla moich widzów. Zdrówka wam życzę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.